16 października. Następnie udałem się do tutaj pana burmistrza, który wydał pozwolenie, był bardzo przychylny do naszych poszukiwań. Następnie cała procedura dokumentacji przekazana była do konserwatora zabytków. Konserwator zabytków wydał zgodę i były wykonane pierwsze prace, które według mnie zakończyły się sukcesem. Zostały odnalezione podpiwniczenia byłych baraków i zostały odnalezione szczątki talerzy, butelek różnego rodzaju. Wszystko na to wskazuje, że była to kantyna wojskowa. Na początku krążyły teorie, że tam jest po prostu pod obóz Grossroze, bo na zdjęciu z 1945 roku, z lutego dokładnie, są widoczne trzy baraki. Na dzień dzisiejszy na to wygląda, że tam były po prostu trzy kantyny wojskowe. Trzy tygodnie temu zostało sprowadzone urządzenie, przyjechał pan profesor, który wykonał badania magnetometrem. Jest to urządzenie, które robi pomiar w ziemi, pomiar, który wskazuje dużą ilość metalu. I wszystko się potwierdziło, że to działo rzeczywiście tam jest. Wykazało, że jest coś długiego na 4 metry, na 1,5 metra szerokie. W tej chwili otrzymaliśmy wszystkie zgody, pan burmistrz również wydał taką zgodę. I myślę, że do miesiąca czasu będziemy ruszać tutaj z pracami. Pierwszy etap prac tutaj chcielibyśmy wykonać łopatami, żeby po prostu tutaj nie robić jakichś wielkich zniszczeń. Przed pierwszą ławką po prostu zrobimy wykop mniej więcej na 3 metry głęboki. I tak naprawdę dowiemy się, co tam może być, czy to jest metalowa rura, czy to jest jakieś złoże metalu. Jeżeli by się okazało, że to jest to działo, wtedy myślę, że już trzeba będzie ruszyć tutaj koparką. I cała procedura wyciągnięcia tego wszystkiego.